Zawsze u dzieci widać te najbardziej postępy, tak? Jeżeli widzę, że na przykład dziecko na przykład naprawdę bardzo szybko robi postęp, a z drugiej strony ich uśmiech na twarzy, to jest chyba najważniejsze. Jeżeli widzimy, że dziecko trafia do kosza i uczy się dwutaktu, umie ten dwutakt, jest zadowolone, jest to te postępy, to chyba najbardziej cieszy. Coraz bardziej się rozrasta. Teraz mamy już prawie około 30 dzieciaków. No, świadczy generalnie o tym, że koszykówka, tak jak mówiłem, w Ostrowie jest bardzo popularną dyscypliną. I obok na pewno piłki nożnej, którą wiadomo, że dzieci grają mnóstwo, no bo reprezentacja Polski, piłka nożna łatwiejsza do tego. No, koszykówka u nas w Ostrowie, w mieście, staje się taką pierwszą dyscypliną, gdzie dzieci bardzo chętnie garną się do tej. Świadczy też o to, ile mamy klas sportowych, tak, w szkołach podstawowych, te grupy młodzieżowe. No, samo to w tym roku w BM-ach, że musieliśmy otworzyć w klubie Stal dwie grupy kadetów, bo było takie zapotrzebowanie 40 dzieciaków, gdzie naprawdę to się rzadko zdarza. Trening głównie staramy się w pierwszych pół godziny, to są w takiej formie gry i zabawy. Dużo takich zabaw, berek, murarz, wybijanki, żeby te dzieci poprzez zabawę, poprzez to, że chętnie przychodzą do nas tu na te treningi, ale każde ćwiczenie, każda zabawa uczy ich jakiegoś fragmentu gry. Później kolejną częścią staramy się już to takie fragmenty bardziej koszykarskie nauczać ich, tak jak dzisiaj wprowadziliśmy już drabinkę. Dzieci uczą się gdzieś tam szybkiej pracy nóg, uczą się dwutaktu, uczą się slalomu. A na każdym końcu treningu oczywiście musi być mecz, bo dzieci na to najbardziej czekają, chcą grać od samego początku. Ja im cały czas mówię, będziemy grać coraz więcej, ale jak coraz więcej będziemy umieć. A niektórzy jeszcze nie umieją kozować piłkę, a już bardzo chcą cały czas tylko od początku treningu, że już chcemy, czy będziemy dzisiaj grać, czy będziemy się grać. No więc tak dziś ten trening jest podzielony, żeby też, tak jak mówię, poprzez formę, zabawę, później jakieś formy ścisłe i na końcu ta gra.